Witam szanowni gracze, Lewicy z tej strony, witajcie ponownie w Heroes of the Storm. Dzisiaj, jak widzicie, Lunara, pierwsza córa scenariusza jest już dostępna i omówimy sobie ją pokrótce. I oczywiście zagramy na szybkim meczu, oczywiście na wstępie. Ja już miałem okazję tą postacią grać wiele razy na bliskonie, jak się przestałem do kompa. Powiem wam, że mobilność tej postaci robi wrażenie. Ale, co ciekawe, nie możemy wrzucić na przykład sobie wierzchowca. I mamy stały bonus 20% do poruszania się. Więc trzeba też uważać, bo na wierzchowcu ktoś może nas dogonić. No ale powiem wam, że jej skoczność daje radę. No i może przejdźmy do jej skórek, ja wam pokażę mniej więcej, jak ta postać wygląda, a podczas meczu będziemy sobie omawiać jej możliwości. Tak więc tak wygląda skórka mistrzowska. Bardzo fajnie, powiem wam. Już tutaj się... Ta skórka zdecydowanie mi się podoba. No i również coś dla pani. Czyli delikatna skórka ryżowa. Naprawdę fajnie to wygląda, zdecydowanie. No i oczywiście, jak zobaczycie taką skórkę, to zdecydowanie jest to skórka za euro. No i tak to właśnie wygląda. Bardzo ładnie, prawda? Oj, bardzo ładnie. Ta skórka naprawdę jest piękna. Słuchajcie, jej możliwości to... Zatruwanie przeciwników, szybkość ataku. Ja tworzę build na szybkość ataku. Czyli innymi słowy, rzucamy, już zobaczymy sobie jej zdolności. Rzucamy okaleczające zarodniki i dostajemy naprawdę buffa 50% szybkości ataku. Mocniejsze te ataki mamy, bardzo fajnie się niszczy przeciwników. A również jeżeli powiemy o ogniku, no to jest to taki nasz przyjaciel, który bardzo powoli leci i wszystko widzi dookoła, więc nie można nas zaskoczyć. Żadne haszcze nas nie zaskoczą. Bardzo fajne na sam start. Skanujemy teren, widzimy wszystko praktycznie. Później, w późniejszym okresie ja biorę taki jeden talent. Niebieski ognik, który, słuchajcie, widzi przez przeszkody i ujawnia dany obszar przez 4 sekundy po śmierci. Jeszcze jedna ważna informacja dla was. Pani Lunara ma coś takiego jak perspektywa naturalistyczna. Każdy przeciwnik, który ma możliwość ukrycia się, nie może tego zrobić, dopóki działa ta trucizna. A trucizna jest cechą, czyli za każdym razem jak trafimy, no to w tym momencie przez 3 sekundy nie może się ukryć dodatkowo. Tak więc powiem wam, że całkiem okej. Całkiem okej system. No i można fajnie atakować przeciwników, ponieważ my poruszamy się szybciej. Nikt nam na piechotę nie ucieknie, moi drodzy, i tylko biegamy i rzucamy sobie, i nikt nie jest w stanie nam uciec. Więc powiem wam, że ataki podstawowe tutaj naprawdę robią dużą robotę, ale jednak ataki podstawowe są oparte na okolaczających zarodnikach. Jeżeli nie mamy tutaj cooldownu, to w tym momencie no, nie możemy atakować za szybko. Przynajmniej w tym buildzie, który ja wam przedstawię. Ja jeszcze pomyślałem sobie o jednym buildzie, który właściwie jest na toksynę, zdecydowanie. Czyli skupiamy się głównie na talentach, właściwie na poziomie 13 bierzemy nieuczciwą przewagę, gdzie zadajemy o 50% więcej obrażeń spowolnionym przeciwnikom. My możemy spowolnić przeciwników właśnie poprzez okaleczające zarodniki, więc to jest taka mała pętla. No i jeżeli chodzi o nasze erki, to mamy cierniokrzew w takim... Wysyłam po prostu przed siebie cierniokrzew i zadajemy obrażenia. Powiem wam, że to jest całkiem dobre, jednakże w pewnych sytuacjach, w wąskich przejściach zdecydowanie. No i atak z wyskoku, to jest piękna sprawa. Spowalniamy przeciwnika 80% na chwilkę, dosłownie chwilkę, na 0,35 sekundy. No ale atakujemy go i zadajemy 246 obrażeń na pierwszym levelu, prawda? Mamy dwa takie przeskoki, więc możemy przeskoczyć przez kogoś i uciec. Często się zdarza tak, że zabijamy kogoś i przelatujemy na przykład na drugą stronę ogrodzenia. Coś w tym stylu. Bardzo fajnie można to wykorzystywać. No i mamy jeszcze nasze Q, trujący kwiat, który w obszarze truje wszystko dookoła. I można zbudować tutaj postać pod okaleczające zarodniki również, żeby zniszczyć szybko stronników. To jest też jej plus, więc... Ale zdecydowanie, szybkie ataki są pozytywne. Tak więc przejdźmy do gry. Pokażę wam mniej więcej, jak ta postać się rusza. Naprawdę zabawnie skacze. Zapraszam.
I wkraczamy do podniebną świątynię. Moi drodzy, chcę wam zwrócić uwagę na to, że twórcy gry troszkę pogrzebali w matchmakingu. Innymi słowy, wyszła informacja, bardzo obszerna informacja kilka godzin temu, która mówiła o tym, że matchmaking, jeżeli chodzi o weteranów i nowych graczy, został zmieniony i będzie rzadziej dochodziło do sytuacji, że weterani będą parowani właśnie z nowymi graczami. Jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o mix MMR, low i high MMR, wysoki i niski MMR, również to zmieniono. I słuchajcie, co jest ciekawe, jeżeli zobaczymy wojownika w przeciwnej drużynie, to prawdopodobnie będzie w przeciwnej drużynie również, a czyli w naszej drużynie też wojownik. Jeżeli go nie będzie, to również, jeżeli idziemy na solo QE na przykład, to wojownika po drugiej stronie nie zobaczymy. I powiem wam, to może być oczywiście złamana ta zasada, jeżeli do gry wejdą całe drużyny. Tak więc, właściwie całe drużyny. Chyba 5 razy 5, bo jeżeli chodzi o 2 razy 2, no to myślę, że też będzie. No myślę, że będzie dobrze działać teraz. Jeżeli chodzi o kolejkę, no to ona trwa teraz zdecydowanie dłużej. Więc dajcie znać, jak wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o dobór graczy, ponieważ ta kompozycja graczy rzeczywiście została troszkę usprawniona. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ja pogram troszkę na rankingowych meczach i zobaczymy, jaka będzie zmiana. Słuchajcie, ale wracamy do naszej pięknej, jak widzicie, Lunary. Jej taniec wygląda tak. Ja tu tańczę, a Zmodan tu się przygotowuje do bitwy. Pyk, pyk, pyk. Scenarion byłby naprawdę zadowolony. Słuchajcie, pierwszy talent. Ja tutaj biorę perspektywę naturalistyczną, ale w momencie, kiedy z drugiej strony nie ma nikogo, kto ma niewidzialność, to wezmę sobie manę, ponieważ czym więcej many, tym lepiej dla mnie. I zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj z tym panem. Ja mam tutaj trutki, on nie ma, on ma oczywiście więcej życia, ja mam mniej. Tak więc rozsiewamy pod naszym kół zarodniki, a później po dwu robimy execute order. Więc tak to, w taki sposób to wygląda. My jesteśmy o wiele szybsi niż Asmodan. To jest nasz plus. Mamy też taki ognika, którego możemy wysłać na zwiady. O, tam sobie będzie, dopóki on go nie zabije, dokładnie. No i będziemy czyścić tą linię. Jesteśmy tu sami, niestety. Niestety, bo jak widzi abatur jest po naszej stronie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie moim zdaniem na tych kapliczkach będzie bardzo ciężko coś ugrać. No ale lecimy. Słuchajcie, kopytkujemy, tak właściwie można powiedzieć. Więc kopytkujemy i postaramy się tutaj ostro zadziałać tak, żeby było dobrze. No i nie wziąłem leczenia, ale jesteśmy tutaj. Bierzemy to. Mój drogi kolego, bierzemy. Ja tutaj rzucę jeszcze ognik. Tylko będzie mógł, to to też uczynię. Niech on sobie tutaj biega. Ognik wrzucony. O, ładnie. Tutaj gościa pod kurzeźmy wrzucili go. No słuchajcie, jeżeli chodzi o takie drobne rozprawki, to tutaj postaramy się. Postaramy się to utrzymać, dopóki będziemy mogli. Okej, wrócił. Uciekamy. Jeżeli chodzi o tą panią, szybkość ruchu. Słuchajcie, ona pod Z ma coś takiego jak hasanie. 20% się szybciej się przemieszcza. To jest ważna informacja. Dlaczego? Powrót zajmuje nam więcej czasu, ale ściganie gości nam wychodzi świetnie. Dopóki nie wsiądą na wierzchowca, mamy szansę, dorwiemy go po prostu. Więc to jest naprawdę fajne. My teraz wzięliśmy niebieski ognik. Niebieski ognik powoduje to, że jak wypuszczę tutaj ognik, a właściwie to gdziekolwiek wypuszczę ognik, to będziemy widzieli większy obszar, a jak go zabiją, jak zginie, to ujawnia nam niewidzialnych i cały obszar. Na 4 sekundy aż, moi drodzy, całkiem fajne. Ja tam sam nie idę. Zdecydowanie. U góry nikogo nie ma. Ja powinienem tam pójść, ale chciałem im pomóc w bitwie ze złem. To jest taki konkretny push. Dobrze. Tutaj wam im ognika zostawię. Jak widzieliście, idziemy. Kopytkujemy, przepraszam, kopytkujemy. Kopytka do ataku. Widzicie, mamy bardzo fajny zasięg. Dobra, wracamy na dół, na dół, na dół. Exp nam ucieka. Już jakiegoś czasu. Okej, ładnie tutaj. Postaramy się jak najwięcej tego expa wbić. Za chwilę będziemy szli się wyleczyć też. Oczywiście możemy się leczyć tą panem. Jest taka opcja leczenia. Tak więc całkiem fajnie. Ale ona jest dość ograniczona. Wiadomo, tylko i wyłącznie przez talent.
No i spróbujemy rozwalić tutaj coś, nadgonić ten level, bo widzę, że mamy w plecy. Tutaj będzie do nas szła chyba... Oni w ogóle nie zwracają uwagi na linię. O, ładnie. Dostajemy manę. Przywrócę... O, idzie troll do nas. Tak, widzę go. Widzicie, wszyscy dostali tego... Goblino Renifera. Jak widzieliście. Słuchajcie, kolejny poziom. Dziki Wigor. Zarniki zwiększają nasze obrażenia ataków podstawowych o 50%, dokładnie na 4 ataki podstawowe. I później weźmiemy szybkość ataku tych zarodników. Raczej naszego, nie zarodników. Naprawdę świetna sprawa. Będzie. Słuchajcie, ognika możemy tam wrzucić na przykład. Niech on sobie tam będzie. Poczekamy na nasz team. My tak doskakujemy i widzicie, takie listki się pojawiają, jak trafimy gościa. To oznacza, że po prostu trutka na nim wisi. O, ładnie. O, ładnie, bardzo ładnie. Bym powiedział. A. Dobra, idziemy, panowie, idziemy. O, tutaj jakiś dran nie chciał mnie ubić. O, widzę go. O, i chyba będzie miał problem. Ja też. Ale ładnie, ładnie. Dzięki. Żeby ci pomóc. On jest tak szybka w pewnych momentach. Naprawdę trzeba sobie radzić. Dobra, wycofujemy się. Ja to nie dam rady, muszę się wycofać. Tak na styk, na jednego po prostu hapsa. Na jeden punkt życia. Dobra, idę tutaj, bo tu widzę, że jest problem, ale tu już jest końcówka, więc myślę, że dadzą sobie radę, ja pójdę na mida. No i co, moja pani? Kopytkujemy? Oczywiście prawda jest taka, że ona, my ją dogonimy zawsze. Jeżeli potrzebujemy właśnie taki... O! Chyba ją tam ubijemy. Ona nie ma jak się uleczyć. Tada! Więc to jest plus. Słuchajcie, ale jest taki talent również, że wzmacniamy naszą truciznę. I ja będę robił ten drugi build również. Ten build jest na szybkość ataku. Ale będę zaproponuję wam jeszcze jeden build, który... bo ja zauważyłem, że ta pani... Powiem wam, że nie może być długo w walce, bo szybko to obrywa, naprawdę szybko. O, mamy wyskok. Dobry panu. O, nie damy się złapać. Cześć. Juhu, skaczemy. I tak mniej więcej wygląda R-ka tej pani. Zaraz walmy jeszcze. Tutaj przejdźmy sobie może do konkretów. Zostawimy tutaj ognika. Oni go ją rozwalą. On pokaże cały teren. Mam tu jakąś wizję. Scenarion, o właśnie, o to mi chodziło. Dzięki za leczenie, stary. Dzięki za leczenie. Tutaj strzajmy. Ach, jakby tutaj. Uciekamy. Tak więc. Powracając do analizy tej postaci, słuchajcie, ona jest szybka, ona potrafi szybkich złapać, ale musi się wycofywać często, tak więc rzut mocną trutką i ucieczka to jest całkiem fajna koncepcja, w szczególności, że jeżeli no, kogoś atakujemy, właściwie jest teamfight, to może zaaplikować wszystkim tą trutkę, no ale pokażę wam ten build, zobaczycie, raczej dacie znać, o co chodzi. O matko, to są wszyscy, niestety. Górę, idźcie po górę. Dół jest praktycznie przegrany. Ojej. Ja rozwaliłem tego żołnierza. Generała. No i mamy problem. Mamy tu jakby problem. Oj. Bardzo przykre. Ale widzicie? No, nie damy rady. To jest zbyt mocny napór, ale spróbujemy. Dać radę, o, widzisz. Och, widzicie, ona tutaj ma R-kę, tą drugą. No, nie daliśmy rady. No, ale tam jeszcze jest.
Okej. Idziemy teraz kontratak, słuchajcie. Kontratak. O. A, ładny atak, podwójny. Przynajmniej nie mają healera. Oni nas nie dogonią, tylko może nas Lunara dorwać. No! Za bramą rozłożona. No ładnie, no ładnie, ładnie nas załatwili, bardzo ładnie, gratulacje. No i słuchajcie, kolejny poziom 13. Tutaj mam coś takiego jak właśnie naturalna toksyna zadaje spowolnionym bohaterem obrażenia zwiększone o 50%. Nasze W spowalnia wrogów ogólnie. 40% spowolnienia, słuchajcie, na 3 sekundy. Więc w momencie, kiedy użyjemy Q, możemy użyć W i wtedy jest spowolnienie. Dość taka pokrętna droga do celu. Więc ja tutaj biorę zabójcę olbrzymów. Szybkość ataku tutaj, no to musi być zabójca olbrzymów. Nie ma innej możliwości. Słuchajcie, ten build rozkwita na 16 poziomie. W momencie, kiedy użycie okaleczających zarodników zwiększa zasięg twojego ataku podstawowego o 50%, to jest raz. Zasięg jest również fajny, ale ja tu biorę pokrzepiające zarodniki, które dają szybkość ataku o 50% na 6 sekund, więc jest całkiem fajnie. Możemy naprawdę stać i naparzać wrogów dość konkretnie. Więc no taki system jest tutaj walki. Słuchajcie, ja tam wyślę do góry zarodniki. O, rany. Chodzi. O kurcze. O kurcze. Oj, tutaj jest straszna sprawa, to się porobiła. Przegraliśmy tą grę. Ten teamfight, przepraszam, bo gra to jeszcze do wygrania jest. Nagle wszyscy zaczęli ginąć. Interesująca koncepcja. No nie możemy z nimi się. A ten pan co tu robi? Ojej, polimorfia. Dobra, polimorfia. Widzę, że skutecznie nas odstraszyło. Idziemy się wyleczyć. Mam wrażenie, że on owczy czasami, ale to tylko moje wrażenie. Tak więc musimy wykorzystywać szybkość jej ruchu, szybkość ataku, przeskoki. Dość mądrze to wykorzystywać. Na początku będzie wam dość trudno. Zdecydowanie. Patrzę, ile ono ma życia na 15 poziomie. 2300, czyli dość mało. Więc jest fragile bardzo, można ją szybko zbić. Więc atak. Ale całkiem fajny meczu już się zrobił, powiem wam. Już mniej więcej widzicie koncepcję tej postaci. Okej, okay, Parfurion, dajemy czadu. Tutaj musimy ich bić szybko. Dźgamy, dźgamy, dźgamy. Właściwie to on już jest zadźgany. Patrzcie, jaka Chayana. On zobaczył dwóch, tam jest dwóch. O, teraz mamy szybkość 50%. Okej, okay, mamy go. Och! Już miałem skakać na gościa. Ale Jasmodana nie ma. Bardzo ładnie. Bardzo ładna zasadzka swoją drogą. Świeżutka jak kwiatuszek. Tak sobie wyskoczyliśmy tylko, żeby te szeregi rozbić. No ładnie. Ach, ta jarka. Staza. Będziemy ją atakować. No, uciekaj! Uciekaj, dzięki, Abatur. Uratował mi życie. W teorii. Ale nie zginęła. Nie zginęła. Słuchajcie, miała trutkę, nie zginęła. No w końcu to jest ta wredna płaszczka, która leczy wszystkich dookoła. Ja myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić tutaj. Jest nas pięciu, ich jest trzech. Tylko no, może nie długo może być mniej. No, ale czas straciliśmy. No, czas stracony. Niestety, musimy sobie puścić. Zobaczmy, jak ta pani sobie radzi właśnie przy szybkości ataku z tymi gośćmi. Jak widzicie, bardzo szybko atakuje. To jest 6 sekund, to jest naprawdę dużo czasu. Powiem wam. I teraz znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ataków. Praktycznie. Tak więc wzięliśmy to. Też sobie radzi, ale widzicie, szybko tracimy życie.
Malfurion? Moje rany są głębokie, no. Malfurion, hi? Hello? Malfurion? Hello? Malfurion? Hello? Hello? Daj mi życie. Daj mi życie. O, ileż musiałem się prosić. Dobra, tu jeszcze jest bańka życia. Bach. Okej. Okay. Oczywiście przy tej koncepcji postaci musimy się... musimy atakować. O. No i ona jak tylko się ruszy, to ja też się ruszę i się nie ruszyłem. Ona po prostu zginęła od trutki. Okej. Okay. On niszczy, ja tu mu pomogę. Spokojnie, dam tam mojego ognika. Niech skanuje teren. Tam jest tral, cały czas skanuje teren, no dobrze. No oni wcześniej zaczęli, więc... Myślę, tam jest w sumie bez sensu. I bardzo fajnie kicanie. Przepraszam, to się nazywa hasanie. Hasanie. Więc w koncepcie jest fajna postać powiem. A tylko nie wiem, czy będzie jakoś tak bardziej grana, jeżeli chodzi o turnieje. Ale zauważyłem już pierwsze połączenia interesujące. W momencie, kiedy na przykład mamy ognika i mamy ze sobą zszywkę. Zszywańca. Ognik odkrywa teren, a zszywaniec po prostu przyciąga danego delikwenta i jest totalna masakra. I tutaj powiem wam, że fajnie w tym przypadku... O, mamy! Ładnie! I teraz tutaj. Teraz zaczynamy. Ewidentnie napór. Szybkość ataku, dajemy czadu, tutaj buffujemy. Ognika wysyłamy, widzicie. Pyk. Pyk, przeskoczyliśmy. Ładnie to zrobiliśmy. O, idziemy. Tutaj trzeba mu pomóc. Bardzo ładna kozja. No i udało się ładnie. Dwóch zginęło. Powiem wam, że tak daleko potrafi skaczyć, że trzeba spacją szybko gonić postać. Więc naprawdę świetna się ta sprawa. Jeżeli chodzi jeszcze o strzywańca, to powiem wam, że naprawdę fajna sprawa jest, jak on weźmie ten większy hak. No, my tutaj uciekniemy. O, nie uciekliśmy. O, przedłużenie sobie wziął. No, mocnie. Fajnie nas zabił. Mamy 4, 12, 12 asys i 2 zgony teraz, drugi zgon. No więc... Jak właśnie szybka bierze przedłużenie tego haku, to mamy ognika i możemy tak polować, przyciągać gości. Więc fajna sprawa. To jest fajne. Oczywiście ogników jest 4. Żeby sobie przeczytać, o co chodzi z ognikami. Zwinny ognik, słuchajcie, szybkość ruchu 100% oraz pole widzenia 50%. Nie jest głupie. Zastosowanie ognika nie zużywa many. Kiedy żaden ognik nie jest aktywny, no i nam się skończyło. Kiedy żaden ognik nie jest aktywny, jest po prostu szybszy. Przepraszam, cooldown spada do 100% i mana o 100%. Tak więc tutaj teraz na angielski się przerzuciłem. Angielski talent, calculator. No i w taki sposób wygraliśmy meczyk. Dość fajnie, zdecydowanie. Tak więc taki jest build. Fotosynteza, niebieski ognik, dziki wigor, atak z wyskoku, zabójca olbrzymów, pokrzepiające zarodniki i 7-milowy krok. Jeżeli chodzi o te talenty, które ja jeszcze czytałem, to przejdźmy sobie, dokończmy. Czas odnowienia tej zdolności upływa 100% szybciej, czyli po prostu jak nie mamy ognika, to bardzo szybko. No po prostu mamy szybko następnego. Niebieski ognik to jest ten, co ja używam. Widzi przez przeszkody, przez chaszcze i tak dalej. Obszar 4 sekundy po śmierci jest ujawniany. Tego ognika oczywiście. Podzielny ognik, kiedy przemieszczasz ognika po raz pierwszy, pozostawia on w upuszczonym miejscu swoją kopię. I to jest dobre. Jest naprawdę dobre. Jednocześnie może być aktywny tylko jeden podzielny ognik, czyli możemy przesuwać tylko jeden i zostawiamy takie doty, rozumiem. Rozumiecie, takie, no ciekawe, może powiem wam, że niezła wizja, niezła siatka wizji może się z tego stworzyć, więc polecam spróbować. Dziękuję za uwagę, no i do następnego filmu z Heroes of the Storm. Na razie.